Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Dziękuję serdecznie za to, że jesteście ze mną. Od jakiegoś czasu albo osobiście słyszę, albo ktoś mi mówi o tym, że kobiety, ale nie tylko one, nie potrafią przyjmować komplementów. Jeszcze gorzej jest z ich mówieniem. Niby nie kosztują nas wiele i mają ogromną moc, a mimo to mamy z nimi same kłopoty. Skąd się one wzięły? Literatura mówi, że kiedyś kierunek komplementów był jeden. Biegł on od mężczyzny do kobiety. Każdy pamięta chyba ze starych filmów kokietowanie kobiet słowami: jestem panią zauroczony, i pocałunek składany na dłoni kobiety, która czerwieniąc się spuszczała głowę i oczy. Wszystko zmieniło się jednak wraz ze zmianą roli i pozycji kobiet w społeczeństwie. Gdy kobiety zaczęły pracować, mężczyznom trudno było komplementować silne, niezależne kobiety, w dodatku jeszcze na stanowiskach. Dodatkowo doszła silna rywalizacja pomiędzy kobietami w każdym aspekcie życia, a to wyklucza komplementowanie. Czy jest to słuszna droga? Zdecydowanie nie. Dlaczego? Bo mówiąc komuś komplement, sami musimy czuć się silni i pewni siebie bez względu na to, jak zostanie on przyjęty przez tą drugą osobę. A jak może być przyjęty? Różnie. Ale tak naprawdę najzdrowsza reakcja powinna mieć tylko dwie możliwe odpowiedzi. Pierwsza: dziękuję, miło mi, że też tak to widzisz, gdy zgadzamy się z pochwałą. Oraz druga: niestety mam odmienne zdanie na ten temat, gdy nie zgadzamy się z tym, co słyszymy. A już najgorsze, co możemy zrobić, to po usłyszeniu komplementy podważyć usłyszaną pochwałę albo umniejszyć swoje zasługi. Przykład: świetnie wyglądasz w tej sukience. A daj spokój, przytyłam ostatnio. To stara sukienka z lumpeksu. Brawo! Pomyśl tylko, co czuje ta osoba, której naprawdę podobasz się w tej sukience. Co najmniej niezręcznie. A ty? Takim zachowaniem wysyłasz informację, że jesteś osobą, która nie wierzy w siebie i ma zaniżone poczucie własnej wartości. Najlepsze, co powinnaś odpowiedzieć, to dziękuję. I wystarczyłoby, ale jeśli dodasz do tego dziękuję, też świetnie się w niej czuję, utwierdzasz tego komplementującego, że jest świetnym obserwatorem, a do tego byłoby mu po prostu miło. A skąd ostatnio taka niechęć do tych komplementów? Czemu pochwały krępują ludzi? Ba, nawet czasami ich złoszczą. Nie jesteśmy bowiem przyzwyczajeni do wyrażania oraz przyjmowania pochlebnych opinii na swój temat. Poza tym zawsze doszukujemy się jakiegoś drugiego dna. Myślimy: a może on nie mówi tego szczerze? Pewnie się ze mnie naśmiewa. A może czegoś ode mnie chce? Zaraz wszystko wyjdzie na jaw. Prawda jest jednak taka, że komplementów boją się ludzie z niskim poczuciem własnej wartości, a ich negatywny dialog wewnętrzny nie pozwala im na przyjmowanie pochwał na swój temat. Reasumując, warto jest sprawić innym komplementy po prostu po to, żeby było miło oraz nauczyć się je przyjmować. Nie znam bowiem nikogo, kto nie lubiłby być docenianym, chwalonym i słyszeć miłych słów pod swoim adresem. Zatem mówmy i przyjmujmy komplementy, bo powodują one uśmiech na wszystkich twarzach. Zatem ile komplementów powiedziałeś dzisiaj? A ile sam ich usłyszałeś? Za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę.